Batalia o europejską Polskę i o Polskę w Unii Europejskiej wchodzi w decydującą fazę. Dzisiaj chciałem o Polsce w Europie porozmawiać z człowiekiem, który do Europy i do Unii Europejskiej w sposób literalny, formalny nas wprowadzał, czyli z premierem Leszkiem Millerem. Witam pana premiera, dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Proszę powiedzieć, jak to w niedzielę wyglądało ze sceny, na której pan występował? Kiedy patrzyłem, próbując nie słyszeć zakłóceń radosnej trzutki nacjonalistów, to wyglądało to bardzo imponująco. Tysiące ludzi radosnych, uśmiechniętych, skandujących hasła prounijne, przeświadczonych, że Unia jest czymś najlepszym, co nam się trafiło i że trzeba jej bronić. Także opuściłem plac zamkowy bardzo zbudowany. Ale tak swoją drogą myślę sobie, że nasz wtedy w 2002 roku na szczycie w Kopenhadze, rok później na szczycie w Brukseli, czy potem w Atenach, przepraszam, do głowy panu nie przyszło, że za kilkanaście lat będzie musiał pan na wiecu dosłownie łapać tę Polskę, żeby nie poleciała na wschód. To prawda. To prawda, wtedy zresztą w tamtych latach był taki trend, który zmierzał w kierunku głębszej integracji i wyrazem tego były prace nad traktatem konstytucyjnym. Używano wtedy formuły traktat konstytucyjny i większość tej starej Unii, myśmy wtedy jeszcze nie byli członkami, większość tej starej Unii zgadzała się do tego, że trzeba iść w kierunku pogłębienia integracji europejskiej. Ten proces potem został zahamowany, bo referendum między innymi we Francji pokazało odwrotne tendencje, ale mnie się wtedy wydawało, że sprawa jest przesądzona, że pójdziemy w kierunku jakiejś federalizacji Unii i że Polska tak entuzjastycznie nastawiona do Unii Europejskiej, nie będzie mieć żadnych kłopotów. Także to, co się potem stało, a zwłaszcza to, co się w tej chwili dzieje, jest dla mnie ciężkim przeżyciem i ciężkim rozczarowaniem. Swoją drogą, myśląc o tej naszej dzisiejszej rozmowie, odtwarzałem sobie pewne zdarzenia z przeszłości. Pan premier przed chwilą wspomniał o tym, przytoczył to określenie wymyślone przez chyba Donalda Rumsfelda, byłego sekretarza obrony USA, o starej Europie, nowej Europie. To było w innym kontekście. Stara Europa, nowa Europa to była ta między innymi Polska, które wspierały Amerykę w sprawie Iraku. A stara Europa, czyli Francja i Niemcy, które robiły Ameryce w tamtej sprawie wbrew. W każdym razie dzisiaj to wydaje się jak z epoki dinozaurów, prawda? Tu Ameryka, tu Unia Europejska i Polska, która bardziej z tą Ameryką trzyma niż z Unią Europejską. Jakby ktoś wtedy pomyślał, że znajdzie się w Polsce ekipa, która pójdzie na wojnę i z Unią Europejską, i z Ameryką, to byłoby na swój sposób imponujące, a na swój sposób jak raport z domu wariatów, prawda? Prawda. Rumsfeld wtedy zresztą niepotrzebnie użył takiego sformułowania, bo to zostało bardzo źle przyjęte i było przedmiotem wielu polemik, takiego zdenerwowania, że tu się dzieli Europę na tą starszą i młodszą, na tą gorszą i lepszą. Więc były z tym kłopoty, rzecz jasna. No ale wtedy sobie nikt nie zdawał sprawy, że może być taka sytuacja, iż polski rząd znajdzie się jakby w opozycji zarówno do Unii Europejskiej, jak i do Stanów Zjednoczonych, ale pod władzą demokratyczną, bo poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo Warszawie odpowiadał. Panie premierze, a może my wszyscy z tym polexitem histeryzujemy? Może nie ma wcale takiego zagrożenia? Ja uważam, że jest i to, co się dzieje w tej chwili, to jest otwarcie jednego z najcięższych kryzysów konstytucyjnych w historii Unii Europejskiej. Dzisiaj zresztą pani komisarz Vera Jourova powiedziała znamienne słowa, że jeśli Unia Europejska nie zakwestionuje orzeczenia Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, to zacznie się rozpadać. I to brzmi bardzo poważnie, bo sytuacja jest bardzo poważna. Unia Europejska musi zareagować i to musi zareagować z pełną stanowczością,
żeby nie dopuścić do rozpadu. Właśnie te słowa jurowej wydają mi się bardzo istotne, bo one akcentują to, że tu nie chodzi tylko o to, czy Polska z całym szacunkiem dla naszego pięknego kraju sobie odmaszeruje, czy nie, tylko czy władze Polski rozwalą cały ten europejski kilkudziesięcioletni projekt, czy nie. Więc ta stawka jest jeszcze większa. Oczywiście, że tak. Ja tu przed chwilą na posiedzeniu mojej grupy politycznej socjalistów i demokratów referowałem sytuację z mojego punktu widzenia, ale też dowiedziałem się, że pan Morawiecki zabiega, żeby mógł wziąć udział w debacie Parlamentu Europejskiego wtedy, kiedy ta debata będzie poświęcona sytuacji w Polsce. To się zapewne zdarzy w przyszłym tygodniu w Strasburgu. Więc Morawiecki pewnie chce przedstawić swój punkt widzenia i liczy na to, że przynajmniej w pewnym stopniu osłabi negatywny wydźwięk tego, co polskie władze robią. Myśli pan, że znając praktykę brukselsko-strasburską, że będzie mówił do was, eurodeputowanych, czy będzie mówił do Kaczyńskiego, czy do elektoratu PiSu? Nie, my tylko będziemy dekoracją. On będzie mówił do elektoratu PiSu, a przede wszystkim do jednego człowieka, na którym mu zależy, to znaczy do Jarosława Kaczyńskiego. A mówi pan, przed chwilą miał pan spotkanie z koleżankami, z kolegami z tej grupy politycznej, a w kuluarach spotyka się pan z innymi eurodeputowanymi. My się kiedyś cieszyliśmy, jak pan, pamiętam, negocjował w Kopenhadze, to następnego dnia na lotnisku siedziałem sobie z International Herald Tribune, gdzie było zdjęcie pana z negocjacji decydujących o wejściu Polski do Unii Europejskiej. Teraz znowu jesteśmy na czołówkach, ale w trochę gorszym kontekście. A co się w Brukseli, w Strasburgu mówi o tym, co się w Polsce zdarzyło w zeszły czwartek i co się zdarzyło w niedzielę? Wie pan, jest, z jednej strony jest niedowierzanie, a z drugiej strony zatroskanie. Niedowierzanie, że coś takiego się mogło w ogóle wydarzyć i że to się dzieje na naszych oczach. Ta opowieść się zaczęła i jest kontynuowana. A z drugiej strony niedowierzanie, że to wszystko może prowadzić do polexitu. Tutaj takim częstym pytaniem, które słyszę, to jest pytanie, słuchaj Leszek, czy to jest wszystko na poważnie? I dwa, czy naprawdę uważasz, że polski rząd chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? No i co Leszek, to jest na poważnie? Więc odpowiadam dwa razy tak. Tak, to jest na poważnie i tak, że polski rząd chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. A czy my, społeczeństwo, czy obywatele, którzy w tej Unii chcą pozostać, czy razem z politykami z tej strony europejskiej, opozycyjnej, którzy chcą zostać, czy my mamy dość siły, żeby władzę w Polsce powstrzymać? To zależy, czy pójdziemy za ciosem. To znaczy uważam, że ten pomysł Donalda Tuska, żeby zwrócić się do społeczeństwa, był bardzo dobry i wpisany w tą trudną sytuację. No ale co dalej, tak? Co się będzie dalej działo? A co powinno oznaczać za ciosem? No, ja uważam, że te manifestacje powinny się odbywać w sposób permanentny. Tak jak się odbywają miesięcznice, które zwołuje pan Jarosław Kaczyński, to co tydzień powinny się odbywać protesty, manifestacje, demonstracje, które dadzą do zrozumienia Kaczyńskiemu, że jeżeli rzeczywiście zdecydowałby się na wyjście z Unii Europejskiej, to się skończy jakimś dramatem. Bo wie pan, bo wbrew temu, co się sądzi, to polskie ustawodawstwo bardzo łatwo powoduje możliwość wypowiedzenia umowy międzynarodowej, jaką jest traktat akcesyjny. Wystarczy uchwała Rady Ministrów, potem decyzja parlamentu, podpis prezydenta i po wszystkim. Oczywiście to się potem zaczyna długi okres przygotowywań takiego przewodu rozwodowego i tak dalej. Ale ja myślę, że ten polexit będzie inaczej wyglądał, bo oni się chyba nie zdecydują na takie formalne wyjście, tylko będą cały czas grali tą Unią Europejską jako czymś takim, jako coś w rodzaju miecza Damoklesa, który nad nami wisi, a oni tarczą, bronią Polaków przed tym, żeby ten
miecz nie spadł. No to oczywiście będzie powodować, że Polska będzie coraz bardziej spychana na margines, nie będzie się liczyć w tych wszystkich grach unijnych i tak dalej. A jak pan myśli, po ilu niedzielach ludzie powiedzą, cholera, już byliśmy 2-3 razy, jest coraz chłodniej, przemarzliśmy i nic to nie daje? Jest takie niebezpieczeństwo oczywiście, ale klucz jest w Brukseli. Mianowicie, czy Komisja Europejska sięgnie do instrumentów, które posiada. Na przykład od 1 stycznia tego roku obowiązuje rozporządzenie o warunkowości budżetowej. Ono jeszcze ani razu nie zostało użyte, mimo że Parlament Europejski już kilkakrotnie w rezolucjach naciskał na Komisję Europejską, żeby go użyć, a nawet w ostatniej rezolucji postraszył Komisję, że sięgnie po instrumenty prawne, to znaczy wotum nieufności w stosunku do Komisji Europejskiej. Otóż no, w tej sytuacji to Komisja Europejska nie powinna dłużej czekać. Powinna zapowiedzieć, że ten mechanizm zostanie użyty i to nie tylko w stosunku do Krajowego Planu Odbudowy, ale także do innych funduszy, a jednocześnie zaskarżyć do TSUE polski rząd, że odchodząc od traktatów europejskich, no, po prostu łamie prawo europejskie. Czyli pana zdaniem to już jest czas na cudzysłów opcję nuklearną, tak? Czyli tylko na ostro? Tak, tylko na ostro, bo sytuacja na przykład z kilkoma samorządami, które wycofały swoje uchwały w sprawie LGBT, pokazuje, że nacisk finansowy jest naciskiem, który władza bierze pod uwagę. I wprawdzie Morawiecki z Glapińskim opowiadają, że Polska tych pieniędzy unijnych nie potrzebuje, bo jest wielkim mocarstwem i przecież może sobie pożyczyć, a w ogóle to wszyscy przyjeżdżają do Polski, żeby od Polski pożyczać. No ale jednocześnie przecież słyszymy, że próbują się dogadać z Chińczykami na jakieś pożyczki. Także to jest wszystko po prostu kłamstwem i jestem przekonany, że ten program, Krajowy Plan Odbudowy, jak i inne plany PiS-u się załamią, jeżeli Unia Europejska położy rękę na fundusze. A nie obawia się pan szturmu, huraganu propagandowego pod tytułem Otto Miller domaga się, pracuje nad zdradą ojczyzny, wpisuje się w plan Targowicy i prosi Brukselę, żeby odcięła Polaków od pieniędzy, które im się należą? Tak będzie. Znaczy tak byłoby. Ja już to słyszałem przecież, bo ja tutaj wraz z kolegami w rezolucjach dawaliśmy wyraz naszego poglądu, że tak będzie oczywiście. No, będziemy zdrajcami, będziemy obrzydliwymi typami, którzy dybią na polskie pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No, ale są takie sytuacje w życiu, że trzeba się za czymś opowiedzieć. No. Ja nie mogę udawać, że się nic nie dzieje, że jest mi to obojętne, czy Polska będzie zmierzać do polexitu, czy nie. Więc w sytuacji, w której muszę się opowiedzieć, opowiadam się wyraźnie. Tak jak większość Polaków, życzę sobie, żeby środki z Unii Europejskiej jak najszybciej trafiły do mojego kraju. Ale z drugiej strony muszę wiedzieć, że one nie zostaną po drodze rozkradzione. A każdy dzień pokazuje, co ta władza może zrobić z tymi pieniędzmi. No tak, ale w takim wymiarze czysto politycznym pan troszeczkę idzie na kontrze do tego, co deklaruje Donald Tusk, który mówi, ja będę używał moich wpływów, żeby te pieniądze trafiły do Polski i żeby Polacy nie zostali ukarani za politykę polskich władz. To jest bardzo szlachetne, ale mało realne, dlatego że Unia Europejska, instytucje europejskie w tej sprawie będą się kierowały prawem, a nie nawet najszlachetniejszymi intencjami. Telefonami, listami i tak dalej, i tak dalej. Nawet gdyby Komisja Europejska miała w tej sprawie wątpliwości, to nastrój w Parlamencie Europejskim jest taki, że naprawdę Parlament jest gotów wystąpić z wnioskiem o wotum nieufności w stosunku do Komisji, jeżeli ona nie będzie chciała działać. Bo tutaj są ludzie, którzy codziennie mają kontakt ze swoimi wyborcami i w różnych krajach europejskich oni słyszą,
Nie można dawać pieniędzy rządom, które te pieniądze przeistoczą w fundusze wyborcze albo też rozkradną. A taką w tej chwili opinię ma Polska, że w Polsce pieniądze wędrują nie wiadomo gdzie, że co chwila wybuchają jakieś afery i Unia Europejska, dając te pieniądze, musi jednocześnie mieć mechanizmy ich kontroli, a myśmy nie przystąpili do prokuratury europejskiej i nie mamy niezawisłych sądów, więc dlatego jest uzasadnione oczekiwanie, że te pieniądze będą przesyłane, ale wtedy, kiedy będzie pewność, że trafią do właściwych instytucji i będą pod kontrolą. Jednocześnie my słyszymy takie głosy, że pani von der Leyen ma przyzwoite, a nawet dość dobre relacje z panem Morawieckim, że ma poczucie, że Polakom i rządowi zawdzięcza to, że uzyskała większość, że zdobyła niezbędną górkę głosów do swojego wyboru i że nie za bardzo jest skłonna na to, żeby iść na ostro z Warszawą. Takie są opinie, też tutaj je słyszę, ale niech pan zwróci uwagę, że mimo to dalej środki na Krajowy Plan Odbudowy nie są uruchomione. I są tylko 3 kraje, które tych środków nie mają. Polska, Szwecja i Węgry. Szwecja z zupełnie innych powodów niż Polska i Węgry. Więc nawet jeżeli ta plotka o tych szczególnych sympatiach jest prawdziwa, to jednak ona nie powoduje, że decyzje pani von der Leyen są intencjonalne. Co pan myśli o takim historycznym paradoksie? Za górami, za losami 100 lat temu, a dokładniej 30, akurat 30 lat temu mieliśmy pierwsze wolne wybory do parlamentu w październiku 91 roku, już 100% wolne. I pamiętam, że to był czas, kiedy prawica w parlamencie bardzo okazywała panu intensywnie antypatię. Był taki moment, kiedy co Miller wchodzi na trybunę, to prawica ZHN, Porozumienie Centrum, wstaje i wychodzi z sali. I wydaje mi się dość niezwykłe, że wtedy ten Miller był tym cholernym komuchem, który miał być echem wpływów Moskwy w Warszawie. Dzisiaj Miller broni Polski w europejskiej, a Kaczyński i ci ludzie z tamtej prawicy ciągną na wschód. Nie jest to dość paradoksalne, zabawne? Albo smutne, jakkolwiek. No jest oczywiście, należycie, panie Tomku, no życie składa się z paradoksów. I sytuacje się zmieniają często diametralnie. Ja kiedy uczestniczyłem w takich dyskusjach, to zawsze słyszałem przykład Javiera Solany, który kiedyś w Hiszpanii jako młody człowiek zwalczał NATO i bardzo... By potem zostać sekretarzem generalnym. Tak, prowadził demonstracje młodzieży hiszpańskiej przeciwko NATO, a potem został sekretarzem generalnym NATO. A swoją drogą, czy zgodziłby się pan z opinią, że jest na dłuższą metę tylko jedno lekarstwo albo gwarancja zapobieżenia polexitowi, to jest odsunięcie PiS-u od władzy, a więc wybory trzeba wygrać. Czy pan widzi w Polsce tych, którzy mają wygrać te wybory z PiS-em? Tak, zgadzam się z tą tezą. Sam jestem jej zwolennikiem, że tak naprawdę widmo polexitu można będzie wygonić tylko wtedy, kiedy PiS straci władzę. Ale żeby PiS stracił władzę, to naprzeciw dobrze zorganizowanej, regularnej armii PiSu musi stanąć inna armia, a nie jakieś pospolite ruszenie. No tak, ale armia Platformy, Armia Obywateli... Armia organizacji obywatelskich, czy armia złożona z kilku partii, które idą ręka w rękę? No, w wyborach startują przede wszystkim partie polityczne, więc ja uważam, że to powinien być sojusz partii politycznych i tych parlamentarnych i nie, a także oczywiście sojusz organizacji pozarządowych i tak dalej, ale na jednej liście. I oczywiście ta lista pewnie by się koncentrowała wokół dzisiaj najsilniejszego przywódcy opozycyjnego, czyli Donalda Tuska. No ale wracając do niedzieli, to już przecież tam na Placu Zamkowym było widać, że nie wszyscy są, tak? No właśnie, więc jakby pan to skomentował. Pan był, pan Biedroń był, Kalinowski był, ale lidera PSL-u, lidera, że tak powiem, lidera partii Hołowni nie było.
był Robert Biedroń, ale reszta nieobecna. Więc ja jako polityk z dużym stażem mogłem powiedzieć, panowie, to nie czas na dąsy i fochy. Dąsać się to będziecie mogli po zwycięstwie nad PiS-em. A teraz się nie dąsajcie, tylko przygotowujcie armię, która jest w stanie wygrać z PiS-em. Bo jak się podzielicie znowu i będzie kilka list, no to PiS ma trzecią kadencję w kieszeni. Tylko tutaj przykład z zeszłego roku nie jest nadmiernie zachęcający. Ja się będę upierał, że gdyby Hołownia z Kosiniakiem entuzjastycznie, a nie półgębkiem i zdawkowo poparli Trzaskowskiego, to strona opozycyjna mogła już zdobyć prezydenturę. Tymczasem na ostatniej prostej zwyciężyły egoizmy. I jeśli ta niedziela, o której pan wspomina, na coś wskazuje, to raczej na prawdopodobieństwo powtórki niż na prawdopodobieństwo innej postawy. No więc wszyscy powinni sobie zadać pytanie, jak będzie wyglądała Polska po trzeciej kadencji PiS-u. I to jest wizja zatrważająca, bo to byłaby Polska, która już ostatecznie zostanie zdemoralizowana, zdeformowana. I ta władza, która się ulokowała przecież i w edukacji, w szkolnictwie wyższym i w innych bardzo newralgicznych miejscach, ona za wszelką cenę chce zbudować nowego Polaka. Polaka, który jest pozbawiony jakiejś refleksji krytycznej. Polaka, który wyznaje tylko tą wersję historii, którą podaje mu Instytut Pamięci Narodowej. Polaka, który wielbi swoje klęski i Polaka, który ciągle zajmuje się jakimiś rozpamiętowaniami historycznymi, natomiast nie ma żadnych sukcesów, które by sytuowały nasz naród w rzędzie najbardziej twórczych, najbardziej rozwiniętych społeczeństw. No, jeżeli w tym rankingu szanghajskim nasze dwie pierwsze uczelnie, Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, są w trzeciej setce, no to ja się pytam, panie Czarnek, co pan robi, żeby to się zmienić? No, ale on się zajmuje wszystkim, tylko nie tym. A pan ma sympatyczne albo więcej niż sympatyczne relacje z Donaldem Tuskiem, to jak się nieraz spotykacie, to jak pan mówi, Donald, jak on ma to poprowadzić, jak ma to sklejać? Co pan radzi? Co pan sugeruje? Ja nie jestem doradcą Donalda Tuska, bo on takiego doradcy nie potrzebuje. Natomiast widzę w nim szaloną determinację, żeby tym razem, rzucając wszystko na jedną kartę, bo przecież on nic nie musiał, on mógł sobie wrócić do Polski, chodzić na spacery z wnukami, jeździć po świecie i odcinać kupony, których ma całe mnóstwo. Ale to, że się zdecydował, to, że rzucił rękawice i to, że jest gotów, jak mówi, nawet sam walczyć przeciwko PiS-owi, to budzi mu najwyższy szacunek. Natomiast on musi sam znaleźć sposób, który to zwycięstwo umożliwi. Nie wiem, myślę, że ma jakieś zaplecze polityczne, które nad tym pracuje, ale tacy ludzie jak ja, tacy ludzie jak wielu moich rówieśników, młodszych, przyjaciół, kolegów, oni w sytuacji, w której rozlegnie się trąbka, żeby ruszyć do boju, muszą przyjść na wyznaczone miejsce, tak jak to było teraz, w niedzielę. No przecież Tusk napisał jeden tweet i została uruchomiona lawina, która pokazuje, jak można mobilizować ludzi według szlachetnego i odpowiadającego im celu. No więc być może to się powtórzy w czasie kampanii wyborczej. A jedno ugrupowanie opozycyjne zna pan lepiej niż pozostałe. Czy na ten dźwięk trąbki Czarzasty, Biedroń i inni przybiegną, czy będą czekali na zupełnie inną trąbkę z zupełnie innego końca miasta? Wie pan, ja obserwuję wypowiedzi Czarzastego, który się zwraca do Tuska w takim tonie dość pogardliwym. Mnie to denerwuje oczywiście. I uważam, że to jest droga w niewłaściwym kierunku. Zauważyłem u Czarzastego takie poddenerwowanie, kiedy Tusk wrócił. I sobie to tłumaczę w ten sposób, że jak Tuska nie było,
to zwycięstwo PiS-u wydawało się pewne. I moi niektórzy koledzy sobie już tam układali jakieś relacje z działaczami PiS-u. No ale jak Tusk wrócił, to wszystko to zakłócił, więc dlatego jest taka niechęć w stosunku do Tuska. Biedroń jest tutaj bardziej realistycznym politykiem i on by, jeśli chodzi o współpracę z Tuskiem, nie miałby nic naprzeciw. Gorzej jest z Czarzastym. Czyli pan myśli, że Czarzasty wolał pewne zwycięstwo PiS-u niż niepewne i zagrożone przez Tuska, tak? Czy to znaczy, że gra na dwie strony? Może grać na dwie strony, czy tak naprawdę gra na tamtą stronę? Myślę, że dla Czarzastego i dla jego najbliższych współpracowników, wyłączając Biedronia i ludzi z Wiosny, to takim wielkim pragnieniem jest no zająć jakieś ważne stanowisko, no. Czyli wejść w koalicję z siłą rządzącą i dla siebie, i dla historii. I dla nich to potencjalne zwycięstwo PiS-u jest bliższe niż zwycięstwo opozycji, więc myślę, że po wyborach, gdyby PiS zwrócił się z taką ofertą, to Czarzasty by ją przyjął. A myśli pan, że co mu doradzi pana szorstki przyjaciel w tej sprawie? Mój szorstki przyjaciel zachowuje się chwiejnie, bo jeszcze niedawno przecież namawiał Czarzastego, Biedronia i Zandberga do negocjacji z PiS-em w sprawie poparcia planu odbudowy. A teraz na konwencji słyszałem, jak mówił, że jakakolwiek współpraca z PiS-em jest szkodliwa. Więc myślę, że mój szorstki przyjaciel przeżywa takie amplitudy raz tak, raz tak. Panie premierze, pan mówi o tym, że pan, pana koledzy, znajomi, przyjaciele, współpracownicy staniecie, jak zabrzmi trąbka, ale pytanie brzmi, co zrobią dzieci, a nawet przede wszystkim wnuki, bo tak rozglądałem się uważnie i tych młodych ludzi na tym placu zamkowym i w okolicach w niedzielę było no nie za dużo, a bez nich się chyba to nie uda. W 2007 roku PiS został pokonany, bo młodzież bardzo szeroko ruszyła przeciwko PiS-owi za Platformą. A tu chyba po tych 5-6 latach PiS-u wciąż nie ma bardzo rozpowszechnionego przekonania, że to dla nich literalnie jest wielkie zagrożenie i muszą się zmobilizować. Co nasuwa leninowskie pytanie, co robić? Tak, to sakramentalne pytanie powtarzane co chwilę. Otóż mnie się wydaje, że konflikt wokół Unii Europejskiej może bardzo pobudzić młode pokolenie. Ono nie pamięta jeszcze, jak wyglądała Europa kiedyś. Podzielona, z paszportami, z wizami. Ale rolą nas, starszych, rodziców, dziadków, jest uświadomienie tym młodym, o jaką stawkę się gra. I przecież najczęściej młodzi ludzie kształtują się według poglądów swoich najbliższych. Rówieśników, to prawda, ale swoich najbliższych. Więc jeśli moje pokolenie i pokolenie młodsze chciałoby, aby poświęcić więcej czasu na rozmowy ze swoimi dziećmi czy wnukami i po to, żeby uświadomić im, co się może zdarzyć, jakie oni stracą szanse, to byłoby dobrze. Wie pan, ja opowiem panu taką sytuację sprzed lat, kiedy z moją wtedy chyba 16-letnią wnuczką jechałem kiedyś samochodem i przekraczałem granicę polsko-niemiecką. I mówię do niej, słuchaj Monika, zobacz, tutaj kiedyś była granica, która oddzielała praktycznie nie tylko państwa, ale jakby dwie cywilizacje i tak dalej. Ona mówi... I mówi, a zobacz, teraz nie ma granicy. A ona mówi, no i co z tego, że nie ma granicy? Przecież zawsze tak było. Oni sobie nie wyobrażają, że kiedyś było inaczej i trzeba im ten obraz znowu przybliżyć i pokazać, jaka może być Europa i jaka może być Polska, kiedy
kiedy nie będzie członkiem Unii Europejskiej. A jak wnuczka odpala telewizor w niedzielę i widzi pana na tej trybunie, pyta: dziadek, naprawdę jest jakieś niebezpieczeństwo? Czy mówi: dziadek, co ty tam się wygłupiasz, o czym ty gadasz? Pod czym ty straszysz? Nie. Ja już zdążyłem przekonać moją wnuczkę, że to jest prawdziwe niebezpieczeństwo. I że ja nie mówię sobie tylko tak, o tak, żeby mówić, tylko że to jest prawdziwe niebezpieczeństwo i mam nadzieję, że jak ona rozmawia z rówieśnikami, to ma okazję, żeby też to powiedzieć. Jeszcze wracając do tej debaty, o której pan wspomniał, myśli pan, że to się przerodzi w jakiś ostry spór, jak przyjedzie Morawiecki? Czy będzie na miękko, na grzecznie, czy będzie na twardo tym razem? Bo pani nie, to, już to teraz... będzie bardzo gorąco. Tak? Będzie bardzo gorąco, bo po pierwsze Morawiecki ma tutaj przecież dużo zwolenników, przecież cała delegacja pisowska będzie go wspierała. Są tutaj również te ugrupowania, no, które nie ukrywają swoich sympatii do Salviniego, do Le Pen i tak dalej. Z drugiej strony jest o wiele liczniejsza reprezentacja parlamentarzystów, którzy na tą argumentację Morawieckiego się nie będą zgadzać. Tylko że, wie pan, Morawiecki ma tendencję do oszukiwania i on będzie mówił argumentami, które są nieprawdziwe. A żeby potem to wszystko prostować i tak dalej, to po prostu nie będzie na to czasu. Więc ja myślę, że Morawiecki, jak tu przyjedzie, to by chciał wystąpić w charakterze zbawcy Europy. Będzie mówił, że w żadnym wypadku nie ma mowy o żadnym polexicie, że on jest właściwie euroentuzjastą, tylko on będzie myślał o Europie, której nie ma i nie będzie. I na tym pewnie, czy w tym obszarze będzie zasadnicza polemika. Bo on będzie mówił tak: ja jestem za Unią Europejską. Tylko on jest za taką Unią, której nie ma i nie będzie. Czyli będzie, ta debata pokaże znowu podział na tych, którzy chcą silnej Unii i którzy są przeciwko niej. I ci pierwsi będą przeciwko władzom w Polsce i Morawieckiemu, a ci drudzy będą klaskać. Tak, to tak będzie. Tutaj, jeżeli dojdzie do tego przyjazdu Morawieckiego, to będzie bardzo gorący dzień. A czy my dzisiaj... Olbrzymie zainteresowanie mediów i wysoka temperatura. A to jest głównym problemem dzisiaj w Unii w oczach pana koleżanek, kolegów. Orban, Węgry, my z Węgrami, czy Kaczyński, Morawiecki i władze w Warszawie? Wie pan, jeszcze rok temu, pół roku temu, to Węgry były najgorzej oceniane. Potem tak jednym tchem wymieniano Polskę i Węgry, a teraz już tylko Polska. I Polska ma najgorszą opinię i teraz to, co się stało z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, to po prostu odjęło ludziom mowę. Jak parlamentarzyści się zaczynają dowiadywać, czytać różne artykuły, to przychodzą do nas i z niedowierzaniem pytają, czy to wszystko prawda. Czy to wszystko prawda, bo im się po prostu nie chce wierzyć. Że na przykład może być kraj w Unii Europejskiej, który wybiera sobie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości według własnego widzimisię. Jedne są dobre, drugie nie są dobre. Im się nie chce wierzyć, że jest kraj w Unii Europejskiej, który na przykład chce ścigać sędziów za to, że będą stosowali prawo europejskie. No to są rzeczy, które do tej pory nie zdarzały się. To są wszystko przypadki bez precedensu i naprawdę trudne do uwierzenia. Więc to jest trochę takie słuchanie baśni o żelaznym wilku. No ale jak im się mówi, że to jest wszystko prawda, no to rozkładają bezradnie ręce. No. Czyli Leszek Miller wciąż czeka na dźwięk trąbki, by przystąpić do być może najważniejszej batalii swojego życia politycznego. Oczywiście. Jeżeli przyjdą te wybory za 2 lata i stawką w tych wyborach będzie odsunięcie PiS-u, żeby ratować Polskę w Unii Europejskiej, to na tej manifestacji w niedzielę ładnie zostało powiedziane. PiS musi odejść, żeby Polska mogła zostać. Więc jeżeli pod takim hasłem będzie ta kampania, to będzie to absolutnie najważniejsza kampania wyborcza w moim życiu. I ja jak stary koń kawaleryjski
natychmiast zareaguje na dźwięk trąb. I pan dodał, że tylko pod tymi dwiema flagami, pod biało-czerwoną i niebieską z gwiazdami, Polak jest Polakiem. Parafrazując znane powiedzenie o krzyżu. Tak, bo to, co było o krzyżu, to jest przeszłość, a to, co jest pod biało-czerwonym i niebieskim znakiem, to jest przyszłość. Bardzo serdecznie, panie premierze, dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.